Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony oczywiście Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego Minecraft Dungeons. Słuchajcie, co w tym odcinku będziemy sobie tutaj właściwie robić? Oczywiście na samym początku koniecznie musicie zostawić kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcinków z tej gierki, bo te lajki ostatnio pod odcinkami mało, za mało tych lajków, nie wiem dlaczego lajków nie zostawiacie. Słuchajcie, jeśli odcineczek wam się podoba, no to tego lajka musicie zostawić, to jest dla mnie mega motywacja, żeby nagrywać dla was tych odcinków więcej. No i tak, słuchajcie, jeśli pamiętacie lub nie pamiętacie, jeśli nie pamiętacie, to będziecie mieli linki w opisie do poprzednich odcinków z tej gierki, nawet takie ułatwienie wam daję, wejść sobie w opis, tam macie naprawdę linki do wszystkich odcinków i możecie sobie zajrzeć, jaki był poprzedni odcinek z tej gierki. Także słuchajcie, w poprzednim odcinku zajęliśmy się dodatkiem do tej gierki, już wam pokazuję, którym. Wyspiańskie tutaj krainy, zajęliśmy się tym dżunglowym dodatkiem, w jeszcze poprzednim odcinku zajęliśmy się tym dodatkiem, także słuchajcie, będziemy dalej kontynuowali w tym odcinku ten dodatek. Jeśli pamiętacie lub nie pamiętacie, no to ta przygoda w poprzednim odcinku nie była za ciekawa, ponieważ słabo mi szło, natomiast poza odcinkiem troszeczkę sobie tutaj moją postać poprawiłem, że tak powiem, i troszeczkę sobie tutaj pododawałem różnych rzeczy i sobie ją troszeczkę ulepszyłem. Zobaczcie, wchodząc w ekwipunek, nie miałem użyć miksturki leczenia. Wchodząc w ekwipunek, mamy takie właśnie tutaj coś jak moja kusza, którą wydropiliśmy sobie w dodatku. Ogólnie grając w tym dodatku nie było wcale tak źle, ponieważ szło nam naprawdę dobrze. Ale gdzieś tam jakoś zabrakło tej mocy mojej, że tak powiem, i niestety to przegrałem. Natomiast wydropiliśmy fajną zbroję, która mi na pewno mega pomoże, ponieważ używając tej zbroi gdzieś tam pojawiają się osy, pszczoły, które nam pomagają i ogólnie ta zbroja jest mega dobra. A oprócz tego ja jeszcze tą zbroję sobie ulepszyłem za pomocą mojej esencji, którą dostajemy właśnie po wbiciu levela, po wbiciu poziomu. No i co? No i teraz powiem wam, że jest naprawdę spoko. Dodałem sobie coś takiego, badacz. Za każde 100 bloków odkryte na mapie odzyskujesz odrobinę zdrowia. Ogólnie to myślałem, że to trochę inaczej działa, teraz dopiero doczytałem. Ale to jestem właśnie cały ja, to słuchajcie, jest cały Stevie, dopiero teraz doczytałem. No ale już dobra, niech to będzie. Pewnie wybrałbym coś innego, bo miałem do wyboru kilka tych tutaj umiejętności, no ale już trudno. Ale ścieżka ognia, którą tutaj widzicie, jest naprawdę kozacka. I zobaczcie, robienie uników pozostawia za sobą ślad ognia zadający mobom obrażenia przez 4 sekundy. No i słuchajcie, to jest naprawdę spoko, ogólnie mam to wszystko na pierwszym poziomie, ponieważ nie miałem już punktów do ulepszenia, natomiast mega sobie ulepszyłem, jeszcze wracając, mega sobie ulepszyłem proce, kuszę, wracając, kuszę, co ja mam z tą procą, ja nie wiem dlaczego cały czas mówię proca, to jest kusza, Stevie, naucz się, to jest kusza, ogólnie mam poziom 19, jakby kogoś to ciekawiło. W ogóle nie wziąłem pod uwagę tego, przednia pszenica przyzywa lamę, która pomaga ci w walce. Ej, to jest spoko, nawet tego wcześniej nie widziałem, ja bym nawet to użył zamiast tego wybuchu tutaj. W sumie dlaczego by nie, zobacz, mamy lamę w tle, która nam na pewno będzie pomagała, no spoko. To jest spoko artefakt, ale mamy też taki nowy artefakt, płomienny kołczan, który też jest naprawdę spoko, bo nasze strzały zamieniają się w ogień, ogniste strzały, także jest naprawdę kozacko. No i wracając tutaj do naszej kuszy, nie procy, wracając do naszej kuszy, tutaj sobie też ją ulepszyłem, również ulepszyłem i zobaczcie, moc zwiększa obrażenia zadawane przez strzały. No i to mam ulepszone do poziomu 3, także naprawdę kozacko. No i mam nadzieję, że gdzieś w trakcie gierki nagle nie wyleci jakaś lepsza kusza, która, że później będę żałował, że ją ulepszyłem tą, którą mam teraz. Mam nadzieję, że nie będę tego żałował. Okej, słuchajcie, wybór misji, no i co, lecimy dalej, mam nadzieję, bądźcie trochę aktywni pod tymi odcinkami, bo ostatnio jest mega słabo, naprawdę jest mega słabo, mega mi na was zależy, oczywiście zapraszam na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo na naszym Discordzie się dużo dzieje, gdzieś tam sobie na ogólnym czacie piszemy i fajnie jakbyście byli również aktywni na naszym Discordzie, tak żeby było naprawdę spoko. I teraz tak, wracamy do naszej misji, która w poprzednim odcinku nam nie
poszła tak dobrze, jakbym chciał, żeby poszła, że tak powiem. I co, weźmiemy sobie ten przygodowy dwójka, bo tak, ogólnie moja moc jest 24 i jest w dół strzałeczka, także wydaje mi się, że to będzie najlepsza opcja, jeśli zaczniemy od tej przygodowy dwójeczki. Słabo, wiem o tym, ale myślę, że na początek to jest spoko. Najważniejsze, żeby udało mi się przejść ten dodatek. To będzie naprawdę spoko, potem przejść ten, a dalej zobaczymy. Być może będziemy robili tak, że będziemy sobie największe poziomy brali i sobie utrudniali to wszystko. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Ok, także bez zbędnego przedłużania ponawiamy to i jeszcze raz próbujemy przejść ten dodatek. Drugie podejście, mam nadzieję, że uda się zajść gdzieś dalej. Także rozpoczynamy misję, słuchajcie. Ja słuchajcie, to intro, które tutaj jest, sobie szybko pominę, ponieważ ja wiem, że wy to widzieliście. Mam nadzieję, teraz troszkę to poprawiłem, nie wiem czy to się udało, czy się nie udało. Gdzieś tam w tle w poprzednim odcinku było słychać klawiaturę, zarówno na B-Worldzie, jak i tutaj w Minecraft Dungeons. Mam nadzieję, że to się udało mi poprawić i tego gdzieś tam nie będzie słychać, ale nie jestem tego pewien. Wracając do naszej misji, bo chcę się troszkę tutaj skupić, żeby to wygrać. Znaczy, może nie wygrać, ale żeby przejść kawałek dalej, żebyście się nie nudzili tutaj za bardzo. I zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Oczywiście zabijamy zombiaki, zbieramy strzały, bo tak jak mówię, o, zobaczcie, właśnie, nie pokazałem wam tego. Tak to wygląda. Podczas skoku, oczywiście muszę się uleczyć. Podczas skoku taki za mną się ogień pojawia, który mi oczywiście obrażeń nie zadaje, także to też jest plus. Bo gorzej by było, jakby ten ogień również mi obrażenie zadawał. Zabijamy tu wszystkie potwory, zbieramy dusze, które są mi potrzebne. No i idziemy tutaj w kierunku naszego celu. Odkrywaj dżunglę. Okej, także odkrywamy dżunglę. Przywołamy sobie może tą lamę, żeby mi tu pomagała z tymi potworami. I zobaczymy, jak to tutaj wszystko wyjdzie. Wydaje mi się, że teraz będzie mega lepiej, bo mam mega fajne obrażenia. No i tego ocelota nie będziemy zabijali, niech ocelot sobie żyje, dlaczego by nie, nie ma co zwierzątek zabijać. Tutaj zabijamy za to wszystkie pająki i wszystkie tutaj inne potwory, które mamy, te zarażone tutaj zombiaki. Tego pająka ma mega daleki zasięg w tym mieczu, to jest naprawdę mega spoko. Okej. I mam ogólnie zbroję właśnie, która tutaj teraz działa tak, że dodaje mi troszkę zdrowia, także mam większe zdrowie, co jest też naprawdę spoko. Zapominam też o tym, że mam to, a to też duże obrażenia widzę zadaje. Także zobaczcie, mamy zbroję, która ma tutaj... Oj, co mnie bije tutaj? Nie, myślałem, że mnie bije. Okej, spoko. Dobra. No, wracając, mamy naszą lamę oczywiście, która pluje tutaj swoją śliną w te zombiaki, co jest naprawdę spoko. Ale mam iść gdzieś tutaj. Idziemy, tak jak mówię, trzymamy się na razie celu mojej misji. Nie chcę tu za bardzo zmieniać tego, ponieważ w pierwszej kolejności chciałbym po prostu ten dodatek w ogóle przejść. I mam nadzieję, że mi się to uda. Nie chcę, żeby te odcinki też były za długie. Oczywiście zabijamy tu wszystkie zombiaki, lecząc się przy okazji, używając artefaktów. Fajnie by było znaleźć... Oj, bo ja umrę. Fajnie by było znaleźć dodatkowe strzały, ale to może być problem. Dobra, słuchajcie, teraz jestem mega lepiej przygotowany na tą misję. Tak jak mówię, jeśli nie oglądaliście poprzedniego odcineczka z tej gierki, to wejdźcie sobie, zajrzyjcie, bo tam szło bardzo słabo. A teraz sobie troszkę postać ulepszyłem i jest mega lepiej. Ale fajnie by było się wycofać, tylko że jestem unieruchomiony przez te potwory. Ale dobra, okej. Jakieś rośliny mnie tutaj zaatakowały. Ogólnie jesteśmy... Mamy mega progres, ponieważ z tego co pamiętam w poprzednim odcinku, no to tutaj już umarłem i dalej mi się nie udało dojść, także jest naprawdę spoko. Oczywiście tutaj szmaragdy czy też emeraldy zbieramy, bo jakżeby inaczej, zabijając wszystkie potwory, zbierając tutaj mikstury. No i tak jak mówię, jest mega teraz lepiej. Okej, otwieramy to co tutaj jest. Jakiś tam potwór krzyczy w tle, nie wiem co tam się dzieje i oczywiście muszą się pojawiać potwory. Z tego co pamiętam, to tutaj będą się pojawiały zaraz creepery, chyba że to za każdym razem jest inaczej. No właśnie, pojawiły się creepery, niestety nie wiem jak uciec, no i tak wyszło jak wyszło. I właśnie takimi głupimi błędami się przegrywa, przez takie głupie błędy. Dobra, to zabijamy, a te creepery... No nie, nie, nie. Słuchajcie, czy ten creeper
zabiera mi całe życie. To jest mega, mega słabe. Za dużo zdrowia ten creeper zdecydowanie zabiera. Ścieżka ognia, podoba mi się to. Mega, to jest fajne. O, jak z creeperami, to trzeba uważać, naprawdę. Niech wejdzie w mój ogień, o. Z creeperami trzeba mega uważać, ale dobra, TNT nam wydropiło. Zabijamy oczywiście to, to możemy tam... Dlaczego dwa TNT się rzucają? O nie, ale słabo. Ale dobra, okej, okay, to nawet dobrze wyszło w sumie. Tutaj nie mam iść, ale sobie duszy może... Dusza. Sobie troszkę pozbieramy, dusza. I będzie spoko. Wracamy tutaj. Tego tutaj można zabić, pajączka. No i tak jak mówię, zobaczę, bo jak za daleko dojdę, to też nie chcę, żeby ten odcinek był za długi. Wtedy podzielę to na dwie części. Ale myślę, że nie, bo już dwa razy umarłem, także może być słabo. Czy ja mogę tam wejść jakoś, czy coś? Coś tutaj zrobić w ogóle? Alu, tutaj pewnie muszę stanąć. Tak jest, jakaś płytka naciskowa, coś tutaj się otworzyło. Jedna płytka. I teraz druga płytka. Czy to tak działa? Tak, okej, okay, udało się. Nie było to takie trudne, także spoko. Tutaj coś jest, emeraldy. I otworzyło nam się tutaj, ale jeszcze z tej strony sobie wezmę, pozbieram szmaragdów. Ostatnia szansa, no nie wierzę, te creepery to jest naprawdę coś mega złego tutaj. Słuchajcie, no jeden creeper wystarczy, żebym ja umarł, a ja nie jestem taki szybki, żeby przed tymi creeperami uciec. I przez takie creepery... Koniec gry i przez takie creepery właśnie, no... Przegrywam. Dobra, jeszcze jedno podejście, dojdę do tego momentu i za chwilę do was wracam. Okej, okay, dobra, lecimy dalej. Tutaj szmaragdy nasze zbieramy. Szmaragdy się przydadzą, na pewno. W sklepiku później. Troszkę sobie temat sklepików też obadałem, poza odcinkiem. I jest naprawdę spoczko. Ale ten miecz ma mega daleki zasięg. To jest mega spoko, słuchajcie. Okej, okay, tutaj zabijamy zombiaki. Kolejna miksturka jakaś, którą sobie mogę podnieść, jest naprawdę spoko. Tutaj nasze, wow, jaki mega damage teraz mam, nie? Słuchajcie, dostałem jakąś miksturkę, która mi mega damage dodaje. Mega mi się to podoba. Okej, okay, nice, otwieramy tutaj płytki naciskowe kolejne, to sobie trzeba kliknąć, o. Dobra, tu se klikniemy, tu se klikniemy i tu se wejdziemy. O, lama u góry moja się pojawiła, nice. I tu zaraz się zespawni creeper. Gdzie ten creeper? Dobra, jak słyszę ten dźwięk, to trzeba uciekać. To znak, że trzeba uciekać, bo spawnią się potwory. A w tym creepery, których nie lubię, których nienawidzę, przez które nie mogę tego przejść. Na razie jeszcze się nie zespawniły creepery. Aż dziwne. Ale zaraz się zespawnią, bo one się spawnią w najmniej oczekiwanym momencie, słuchajcie. Także mega słabo. Dobra, ocelotów miałem nie zabijać. Otworzyłem jeszcze to i pewnie zaraz się kolejne zespawnią creepery. Nie? O, no a jak? Oczywiście. Teraz cztery creepery się zespawniły za to, że sobie zebrałem 3 czy 4 szmaragdy. No spoko, to nie jest warte, ale za to mało, strasznie mało zdrowia mają te creepery. I łatwo się je zabija, ale oczywiście zapominam, żeby się do nich nie zbliżać. Dobra, jakoś się udało. Jest spoko. Chociaż trochę duszyczek tutaj nazbierałem sobie. A nie, jeszcze, to jeszcze nie koniec, słuchajcie. To chyba tak czy inaczej musiałem to otworzyć. I pozabijać muszę pewnie te potwory, które tutaj są. Czemu ty jesteś taki silny? Umieraj, umieraj. I ty też umieraj, i ty też. Dobra. Okej. Czy to koniec? Czy to koniec? Czy mogę dalej iść? Pewnie muszę tu strzelić, żeby to otworzyć, co? Albo po prostu w to kliknąć. No tak. Okej, okay, idziemy dalej, słuchajcie. Aha, jeszcze jedna horda. Czy co teraz się dzieje? No a jak? Jeszcze jedna horda, jeszcze jedna tutaj porcja creeperów została mi dostarczona. Wow, ale fart. Ale mega fart, słuchajcie. Dobra, otwieramy to, bierzemy kolejne szmaragdy. Ale mam tylko chyba jedno zdrowie albo dwa zdrowia, dwa życia, ale nie jestem pewien. Okej, okay, to się otworzyło. Dobra. Jest nice. Jest nice, nie jest źle, słuchajcie. Na razie sobie jakoś radzę. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Zombiaki, zombiaki, umierajcie. Dobra, trzeba się tutaj w nich ładować. Nie można się wycofywać. Trzeba tutaj troszkę atakować, jakby nie patrzeć. Oczywiście tutaj pnącza kolejne. Także atakujemy tutaj bez żadnego wycofywania. Puszujemy, puszujemy, lecimy do przodu. Oj, oj, trochę przesadziłem z tym puszowaniem. Troszkę mi się przesadziło.
O ja nie mogę. Ostatnia szansa. Co ja zrobiłem w ogóle? Dobra, TNT tam wybuchło, także ich troszkę porozwalało. Ale co ja zrobiłem? Za bardzo troszkę chyba pusznąłem, słuchajcie. Troszkę mnie poniosło z tym puszowaniem, także słabo. Nie miało tak być. Okej, okay, także kolejne podejście, już wiem dlaczego dostałem TNT tam. Właśnie dlatego, że tam jest od groma tych potworków. Zombiaków i tego wszystkiego. Mamy ostatnią szansę, także najprawdopodobniej daleko mi się nie uda zajść. Ale jest naprawdę i tak, okej, okay, tak mi się wydaje, że idziemy coraz dalej, ale na kolejny odcinek dobrze by było was po prostu tutaj wziąć i z wami to nagrać, żeby nie było tak ciężko i będzie mi na pewno łatwiej. Ja jestem gamoń, no władowałem się we wszystkie zombiaki, które tam były. Dobra, nie będziemy robili trzeciego podejścia, ja wiem, że jest do 3 razy sztuka, natomiast nie w moim przypadku, ponieważ nie chcę, żeby ten odcinek był za długi, także mam nadzieję, że odcineczek taki luźny wam się spodobał. Zrobiliśmy drugie podejście do tego dodatku, po raz kolejny sfejlowałem, ale miałem mega, o to jest mega, to jest naprawdę mega ten ogień. Tak jak mówię, miałem mega fajnych, dużo artefaktów i mega ulepszeń, niestety one mi nie pomogły. No i w kolejnym odcinku postaram się zagrać z wami, także co, koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek, jeśli chcecie więcej odcineczków z tej gierki. Poprzednie odcineczki macie w opisie, także co, trzymajcie się, hej!